Już niedługo będzie można zjechać tędy po nowej drodze rowerowej, wprost na nowe wiadukty trasy Łazienkowskiej na Grygolii. A jak budowa postępuje i kiedy się skończą utrudnienia dla samochodów, o tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Ciągząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się teraz nad trasą samą Łazienkowską, która w tym miejscu znajduje się w Wykopie w Śródmieściu. Następnie w kierunku Wisły musi być na nowych wiaduktach poprowadzona, bo stare zostały całkowicie wyburzone. A jak ta inwestycja cała postępuje? Najlepiej dowiedzieć się takich informacji bezpośrednio od źródła, czyli inwestora, Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Ja tego zapytałem się o to właśnie rzecznika prasowego mniej więcej w połowie tego miesiąca. Posłuchajcie. Dobrze, to inna inwestycja, trasa Łazienkowska powstaje. Jak tam wygląda sytuacja i kiedy samochody będą mogły już pojechać po obydwu nitkach? Prace przy przebudowie trasy Łazienkowskiej w rejonie Parku Agrykola przebiegają bardzo sprawnie. Widać już duże zaawansowanie robót przy budowie drugiego z wiaduktów. Wspólnie z wykonawcą i nadzorem staramy się zakończyć budowę drugiego wiaduktu jeszcze w tym roku, pomimo tego, że umowa mówi o marcu 2024 roku, czyli jest szansa, że uda się wcześniej zapewnić przejazd trasą Łazienkowską już tej pełnej szerokości. Oczywiście prace trwają także pod tymi wiaduktami, które są w trakcie przebudowy. Dotyczą one rejonu Ronda Sedlaczka. Tam mamy w tej chwili taką czasową organizację ruchu, przejazd wahadłowy. Chcielibyśmy jak najszybciej oczywiście też usprawnić właśnie ruch w rejonie Ronda Sedlaczka. Już na rondzie częściowo została ułożona nawierzchnia. W najbliższych tygodniach chcielibyśmy tę zachodnią część ronda otworzyć i wtedy ten ruch mógłby powrócić w dwóch kierunkach pod właśnie przebudowywane wiadukty trasy Łazienkowskiej. A kiedy może ruch rowerowy pojawić się już na nowych wiaduktach? Jeśli chodzi o udostępnienie wszystkich elementów wiaduktu, tutaj jeszcze musimy chwilę zaczekać. To zobaczymy, na jakiej zasadzie będziemy mogli dopuścić do ruchu te nowe, wybudowane wiadukty. Uzgodnienia z nadzorem budowlanym jeszcze przed nami. Zobaczymy, czy będzie to warunkowe, czy będzie to dotyczyło już całego obiektu. Z całą pewnością będziemy się starali, aby jak największa część tych nowych obiektów była już udostępniona. I rzeczywiście ich częścią jest również ciąg pieszo-rowerowy, czyli takie rozwiązanie, które wcześniej nie funkcjonowało, nie było zapewnione właśnie na trasie Łazienkowskiej w rejonie Parku Agrykola. No i dokładnie tak jak rzecznik powiedział, tak to mniej więcej wygląda, z tym, że inwestycja w przeciągu ostatnich kilku dni, jak ja to nagrywałem w niedzielę te ujęcia, zmieniła się dosyć mocno, bo teraz już trwają pierwsze prace przy asfaltowaniu. Dokładnie we wtorek zaczęły się prace przy asfaltowaniu, więc to co widzicie na ujęciach, jeżeli chodzi o nawierzchnię, no to już trochę się zmieniło. Teraz pojawiają się pierwsze warstwy asfaltu i najprawdopodobniej niedługo będą kolejne elementy robione. Natomiast o szczegółach powiem za chwilę, a najpierw może zacznijmy trochę od historii, czemu to wszystko musi być tak przebudowane. Dwa nowe wiadukty mają już teraz długość 400 metrów, natomiast stare musiały być całkowicie wyburzone. Czemu? Bo kilka lat temu było to sprawdzone przez specjalistów z Politechniki Warszawskiej, którzy stwierdzili, że stare obiekty są w zbyt złym stanie i trzeba całkowicie je rozebrać i wybudować nowe od podstaw. Po starych wiaduktach, jak były dwa przejezdne w obydwu kierunkach, jeździło dziennie ponad 110 tysięcy pojazdów dziennie. Całkiem dużo. A stare obiekty powstały w 1974 roku, a właściwie wtedy zostały oddane do użytku. Dużo czasu spędziły, były cały czas użytkowane, miały już podpory tymczasowe w różnych miejscach, sypały się, nie wyglądały ładnie, no i co najważniejsze, były już na granicy bezpieczeństwa, dlatego musiały być całkowicie wyburzone i powstały zupełnie dwa nowe wiadukty. I sama inwestycja ma się zakończyć w teorii, tak jak właśnie powiedział rzecznik prasowy,
w pierwszym kwartale 2024 roku, ale przejezdność najprawdopodobniej po dwóch nowych wiaduktach będzie już wcześniej. Biorąc pod uwagę zaawansowanie prac budowlanych, to, że pojawia się już pierwsza warstwa asfaltu na nowych wiaduktach, ale spokojnie przejezdność właśnie, tak jak powiedział rzecznik, na drogach rowerowych, nowe przystanki, chodniki czy schody mogą być po prostu dane do użytku trochę później, jak i również całe elementy zazielenienia, nowe drzewa też pewnie będą się pojawiać później. Ale dobrze, przeanalizujmy to sobie dokładnie od początku, właśnie od tej strony na przystanku autobusowym Rozbrat 02. Już chciałem powiedzieć przystanku tramwajowym. No, tramwaje nie pojawiły się na trasie Łazienkowskiej, raczej wątpię, żeby się pojawiły. Ale wracając do meritum. Dwa przystanki, jeden już przejezdny w kierunku centrum Warszawy. Można już tutaj wsiadać do autobusów. Na razie oczywiście nie ma jeszcze ani windy, ani dostępu za pomocą dojścia przez nowe wiadukty, bo tam ta przestrzeń co prawda jest, co prawda rowerzyści już nie jeżdżą, to oczywiście to jest przejazd przez sam plac budowy. Jest ogrodzone i nie ma tam wstępu zgodnie z prawem. A w tym miejscu z kolei możemy zaobserwować drugą pochylnie. No i tak, zerknijmy sobie dokładnie. Tu macie ciekawą rzecz. Mamy jeden wiadukt odjeżdżający w bok dla rowerzystów, aby nie musieli się kolidować w tym miejscu ze schodami i windą, dzięki którym piesi będą dochodzić na przystanek autobusowy. W ten sposób obydwa ciągi rowerowe i piesze będą od siebie oddzielone, tak aby nikt w siebie nie wpadał, nie było niepotrzebnych dodatkowych przejść dla pieszych i po prostu, aby wszyscy byli w tym miejscu bardziej bezpieczni. To jest dobre rozwiązanie, znajduje się po obydwu stronach tego przystanku autobusowego. Z tym, że oczywiście jeden przystanek jest już dostępny, drugi jeszcze nie. No i w przyszłości będą tam windy, które jeszcze nie powstały, no bo to jest oczywiście kolejny element, który będzie powstawać w ramach tej inwestycji. Domyślam się, że raczej windy to już się będą pojawiać pod sam koniec inwestycji, żeby po prostu nie stały i nie były używane, a później tak jak w metrze trzeba będzie je serwisować, kiedy ledwo co inwestycja była oddana do użytku. Ale dobrze, przelitujmy to teraz dookoła ronda, które się tutaj znajduje. Rond, to tak jak pani rzecznik powiedziała, będzie oddane do użytku najprawdopodobniej niedługo, jak już faktycznie będzie asfalt na całej tej konstrukcji, jeżeli chodzi o nową nawierzchnię na dole. Ulica Łazienkowska jest teraz nieprzejezdna ze względów bezpieczeństwa. Będzie oddana do użytku dopiero, kiedy faktycznie całe rondo będzie już rondem, a nie teraz ruchem wachtowym, tak jak to aktualnie jest zrealizowane. No i tutaj widzimy już nowe nawierzchnie, nowe chodniki. Chodniki też się pojawiają. Muszę zobaczyć to od dołu, proszę bardzo. Jest sygnalizacja świetna do ruchu wahadłowego. Widać nową nawierzchnię, nowy układ, jeżeli chodzi o rondo. Znaczy, układ się ogólnie nie zmienił, tak? To jest odbudowa tego, jak to wyglądało przed budową. Jedyne, co mogło być zmienione, to oczywiście poprawa bezpieczeństwa, lekka korygacja, jeżeli chodzi o krawężniki. Natomiast wszystko jest odbudowane w nowym standardzie oczywiście, ale wszystko wraca mniej więcej do tego, jak to wyglądało wcześniej. Czyli wszystkie przystanki, wszystkie chodniki, nowe wiaty, to akurat mogą być nowe w tych miejscach może ewentualnie, ale pozostałe elementy tutaj raczej się mocno nie zmienią. Na górze widzimy już balustrady, ale o górze powiem za chwilę. A wracając tutaj na dół, możemy jeszcze zaobserwować drugi wyjazd, tutaj bezpośrednio z ulicy Marywilickiej, Myśliwieckiej. Już podjechałem trochę za daleko. Myśliwieckiej i tutaj wjazd w ulicę Łazienkowską, która jest aktualnie jeszcze cały czas nieprzejezdna. Też widzimy od razu przejście dla pieszych, którzy właśnie wtedy mogą przechodzić po chodniku. Przejściu dla pieszych tutaj jeszcze oczywiście nie ma sygnalizacji świetnej, no bo w ulicę Łazienkowską nikt nie wjeżdża. Sam środek ronda tak właśnie wygląda. Ujęcie, tak jak powiedziałem wcześniej, albo teraz właśnie was informuję, były nagrywane w niedzielę, co oznacza, że trochę się zmieniło, biorąc pod uwagę, że od wtorku już trwają prace przy układaniu nowej nawierzchni na wiadukcie drugim, czyli wiadukcie południowym. Także faktycznie przy tym aktualnie są już realizowane prace. Wiadukcie właśnie tym. Bo tutaj teraz pojawia się już asfalt. To są jeszcze ujęcia chwilę przed tym, jak to wyglądało przed rozpoczęciem układania nowej nawierzchni, więc ostatni moment de facto. Teraz już faktycznie, z tego co widziałem, nawet prezydent Warszawy chodził, sprawdzał, czy tam się faktycznie to dzieje. Wiadukty mają być oddane do użytku w całości, cała inwestycja ma być zakończona mniej więcej w pierwszym kwartale 2024 roku. Natomiast, co ważne, przejezdność najprawdopodobniej według moich obliczeń i obserwacji będzie na spokojnie przed świętami tego roku, może nawet w listopadzie. Zobaczymy, że już faktycznie samochody i autobusy będą spokojnie jeździć po obydwu jezdniach trasy Łazienkowskiej w tym miejscu. A tu widzimy nowe podpory dwóch nowych wiaduktów. Chciałem powiedzieć stare, ale stare zobaczycie dopiero, jak już zakończy się cała ta inwestycja, żeby wtedy podsumowanie, jak to wyglądało przed przebudową, jak to wygląda teraz, od dołu, od góry, żebyście mogli zobaczyć, że mocno się to zmieniło, o wiele lepiej to teraz wygląda niż wcześniej przed rozpoczęciem całej tej przebudowy. No i oczywiście sobie też poprzedstawujemy wtedy, jak to wyglądało krok po kroku, więc taki trochę w środku filmu, a zachęcam was do subskrybowania, aby po prostu tego elementu i tego filmu nie przegapić, żeby zobaczyć po prostu, jak to wyglądało kiedyś, w trakcie
przebudowy i jak to wygląda teraz, takie porównania na pewno się pojawią. Wracając do meritum i do tych moich lotów, takich teraz właśnie teraz lecimy, dolatujemy już teraz do końca, czyli do Skarpy w tym miejscu. No i co ważne, w tym miejscu oczywiście są dwie pochylnie dla towarzystów i pieszych, po jednej, po drugiej stronie. Jedna jest wtedy na tyle gotowa, że już niektórzy po prostu się łudzą i nią jeżdżą, druga jeszcze oczywiście nie, jak tutaj widzimy, trwają prace. No i stąd będziemy wyjeżdżać trasami rowerowymi bezpośrednio do placu na rozdrożu. Te trasy rowerowe powstają w ramach dwóch inwestycji, w ramach przebudowy placu na wzdłużu i w ramach właśnie tej trasy łazienkowskiej, która jest teraz tutaj realizowana, tych wiaduktów. I możemy zapisać w tym miejscu, że to już się tam ciągnie dalej. Oczywiście sama trasa jest jeszcze nieprzejezdna i niedostępna dla pieszych i rowerzystów, natomiast najprawdopodobniej niedługo to się zmieni i już będzie można tędy na spokojnie jeździć. Jest to na razie wszystko ogrodzone, ale już niedługo będą dwa nowe ciągi rowerowe, choć niekompletne i o tym warto pamiętać. Bo co prawda stąd trasą łazienkowską w kierunku metra Politechnika mniej więcej dojedziemy, dalej na Głusie skończymy swoją przygodę, no bo oczywiście tam są przejścia podziemne i dziękuję bardzo, dalej nie pojedziemy. Natomiast z drugą strony też to nie wygląda aż tak pięknie, bo o ile tutaj mamy pochylnie, widzieliśmy już rowerzystę, który tam jeździ, to tak. Tutaj jeszcze w ramach takich informacji, zanim dojedziemy do końca, mamy schody, które powstają, po jednej i po drugiej stronie tutaj powstają nowe schody. Szkoda, że nie ma wind w tym miejscu na całą Skarpę, żeby niepełnosprawni mieli łatwiejszy dostęp na górę, ale niestety tylko i wyłącznie powstają schody i nawet z tego co widzę bez jakichkolwiek pochylni, co akurat na minus. Wracając do meritum i do rowerzystów. Rowerzyści teraz będą mogli tędy przejechać całą tą częścią wspólną, pieszo rowerową i tu się kończy droga rowerowa. Dalej trzeba jakoś sobie radzić i dojechać do Wisły. Jakoś, bo aktualnie stąd nie ma żadnej drogi rowerowej przewidzianej bezpośrednio nad bulwary warszawskie i wzdłuż Wisły lub po prostu do mostu łazienkowskiego. W przyszłości jest planowana kładka pieszo-rowerowa nad ulicą Solec i całym tym węzłem, ale na razie nie wiemy, kiedy to powstanie i to są naprawdę wstępne plany. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z trasy łazienkowskiej, jak zawsze, co dwa miesiące się pojawi, choć w następnym miesiącu oczywiście zetkniemy sobie, jak tam przebudowa wiaduktów po drugiej stronie Wisły, czyli nad ulicą Paryską. To będzie w kolejnym miesiącu. A w tym żegnamy się z trasą łazienkowską i będziemy obserwować, jeżdżąc wzdłuż na tym wąskim elemencie, w którym teraz jeżdżą samochody, jak to wszystko postępuje do przodu. Tymczasem pozdrawiam i zachęcam do zostania patronem Awiznosza i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!